Co przyniesie nam 2021 i czy będzie lepszy od 2020? Tego nie wiem. Co przyniosą nam zestawy z 2021? Generalnie wiem, chociaż w saszetkach dopiero się dowiem. Moi drodzy, opening drugiej serii, zapraszam. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Cóż, co do roku, mam nadzieję, że 2021 będzie co najmniej tak samo dobry jak 2020. Co? Najmniej tak samo dobry jak 2020. I dla mnie nie ma tu cienia ironii, ponieważ dla mnie 2020, wbrew temu co mówi cały świat, to był jeden z najlepszych lat, nawet nie wiem czy najlepszy z tej dekady. Więc mam nadzieję, że 2021 dotrzyma mu kroku. Co do dotrzymania kroku tej serii, pierwszej serii, już wiemy, moi drodzy, że chyba nie do końca, ponieważ już jeden opening u mnie na kanale był. Jeżeli go przegapiliście, spokojnie, nie czujcie tutaj żadnego poczucia winy. Możecie kliknąć teraz na narożnik i nadrobić ten stracony, prawda, czas, w sensie zrobiony błąd, moi drodzy. Jeden już mamy, trafiliśmy tam co chciałem. Co jeszcze innego chcę, to już wam też właśnie mówiłem w poprzednim odcinku. Mieliście właśnie spoiler, co mam, ale i tak zachęcam do obejrzenia, ponieważ tam chociażby omawiam te konstrukcje i mówię, które właśnie chcę. A dziś zajmiemy się openingiem i dziś otworzymy sobie dwie saszety. Czy później będę jeszcze jakieś otwierał? Tego, moi drodzy, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wykluczam, nie wykluczam, moi drodzy, mocno, nie wykluczam. Ale zobaczmy, co mamy tu w środku. Co mamy w środeczku prócz uloteczki i już mogę się chyba domyślać samego... Nie, nie domyśl... Krab? Krab? Chyba krab... Nie, nie krab, duszek. Duszek, i tak jest, moi drodzy, ten oto duszek. Dobra, dajcie mi sekundę, oczywiście go sobie złożę i zaraz do was wracam, żeby go omówić. By the way, pojawił się tu całkiem nowy, ciekawy element w Lego. Wcześniej go nie spotkałem, więc zakładam, że on jest absolutnie nowy. Spójrzcie, taki oto kształt. No, zaiste ciekawy i mamy tu go aż w dwóch egzemplarzach. Także spoko, to jest coś też, czym ta seria stoi, czyli ciekawymi, unikatowymi elementami. No i moi drodzy, co się stało z tą kamerą w międzyczasie? No to był chyba najciekawszy speed build w mojej historii. Widzieli się kawałek zaplecza, tego jak buduję. Oj, klocko zał. Moi drodzy, duszek wygląda tak, całkiem spora, fajna, ciekawa liczba klocków zapasowych, plus to ciekawe śmigiełko. Ciekawe śmigiełko, które fajnie wygląda, aczkolwiek już średnio się kręci. W sensie nie ma opcji, żebyśmy go pchnęli i by zaraz zrobił, wiecie, bo tak nie zrobi, tym bardziej jak dmuchniemy, to tym bardziej on po prostu jest obrotny, ale chodzi ciężko, moi drodzy. Duszek ma minkę tanką i jest to, znaczy zgaduję, że to jest w ogóle duszek, możecie mnie teraz, wiecie, zrugać, jeżeli się mylę. Chodzą mu łapki, co jest w miarę spoko na klockach technikowych, przy czym no oczywistym jest, że nie zachowamy ich w żadnej pozycji. One będą ruchome, ale w żadnej pozycji się nie zachowają. Chociaż może do góry by się tu udało, udało się do góry, ale lekko terpiemy, spada. Fajnie jest inny kolor nóżek, bo w pierwszej serii chyba z tymi nóżkami nie było tak kolorowo jak tutaj, to jest dosłownie kolorowo. On, jak widzimy, się unosi na tych transparentnych, przezroczystych elementach. Dwa kwiatuszki, no tutaj na dole jest mało, mało się dzieje. No i z tyłu, wiadomo, ma kod. Czy kod już będzie działał? Wy mi ostatnio napisaliście, że to nie jest wina faktycznie aplikacji, że to jest wina Mario i tego, że Lego jeszcze nie zaktualizowało, prawda, tych nowych postaci. No słabo, że są w sprzedaży, nie są zaktualizowane, ale moi drodzy, sprawdźmy. Pieniążek? Co? Pieniążek za ducha? Tu się pali. Serio? Myślałem, że coś jednak więcej się będzie działo, moi drodzy, tymczasem dostajemy tylko i wyłącznie pieniążka, więc tak se? No okej, okay. Ja go tak rozważałem, może chciałem, może nie, ale spoko, że wpadł. Dobra, moi drodzy, zajmijmy się drugą saszetą, ponieważ oczywiście, jak mówiłem, otwieramy sobie dziś dwie saszety, zajmujemy się więc drugą. I co będzie w drugiej saszecie? No nie mamy powtórki, na całe szczęście nie mamy powtórki i tutaj mamy chyba, jeżeli się nie mylę, powiedziałbym tego czarnego, ale nie, to nie jest czarny typ. To będzie bardziej brązowy
nowy typ i to będzie chyba ten Goomba, tak, to będzie ten Goomba, Zumba, Pierdumba, jak to mówię, na moim kanale gamingowym, gdzie właśnie chociażby w Mario gram. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, jak gram w Mario na danym kanale, to wpadajcie, bo naprawdę, nawet dzisiaj będę grał. Kupa zabawy, kupa śmiechu, szczególnie gdy mi nie idzie. Szczególnie, moi drodzy, gdy mi nie idzie. Dobra, dajcie mi sekundę, ja oczywiście sobie tego typa zbuduję i zaraz wracamy z jego omówieniem. Oto Goomba prezentuje się w taki oto sposób. Jest ciut lepiej niż myślałem z ulotki, ale nadal ja go chyba jednak nie chcę w swojej kolekcji. Zbyt dużo ich napsuło mi krwi, bym pałał teraz do nich jakimś fajnym uczuciem. Co robi Mario? Też nabija monetkę za tego typa. No szkoda, że nie dzieje się tu nic więcej, no ale w sumie jak go zabijamy, dostajemy punkty, a nie po pierwsze pieniądze. No nie wiem, tak jak mówiłem, sceptycznie jestem nastawiony do całej serii, moi drodzy. Całkiem spoko minka, to na pewno. To jest coś, co nam się może przydać nie tylko w rzeczach mariowych, w innych również. Tutaj stópki mamy złączone w kolorze brąz. Ciekawie jest zrealizowany faktycznie ten spadochron. Jedyne, czego minimalnie brakło, żeby ten klocek czarny zrobiono w kolorze przezroczystym. Byłoby to mistrzostwo i wtedy faktycznie wyglądałoby to spoko. Tymczasem, wiecie, no wygląda całkiem spoko ten spadochronik. Możemy go też użyć jako parasola gdzie indziej. Tu nic nie stoi na przeszkodzie. No i z tyłu kot. I tutaj w samym Goombie się zbyt wiele nie dzieje. No jest odgumbowaty i tutaj nie ma, wiecie, jakichś innych dziwnych rzeczy, które byłyby niezgodne z kanonem. Jest zrobiony odpoprawnie. Podstawka też tak se. Nie wiem, czemu w ogóle lata. Co się dzieje na fioletowym? Bo ja nigdy nie byłem. Chociaż gram w Mario, nigdy nie byłem na fioletowej powierzchni. Nie wiem, co ona oznacza. Całkiem fajny ten w kolorze różowym te dwa kwiatuszki plus ta łodyga. No jest spoko, on tutaj lewituje i tak jak mówię, ma ten spadochron. Aha, no bo on spada. Ale czemu na fioletowe? Czemu, moi drodzy, na fioletowe? Te dwa przezroczyste klocki, właściwie szyby, mają właśnie imitować to, że on nam tutaj spada, ale cały czas nie wiem, co to jest fiolet. Podsumujmy dzisiejszy dzień. A w dzisiejszym dniu no trafiłem dwie takie oto figurki. Czy będę chciał kolekcjonować to dalej? Mówię, jeszcze się muszę zastanowić. Faktycznie, one zawsze mają w sobie jakieś ciekawe elementy. Ten tutaj miał te trzy, aż nowe, a nie dwa jednak nowe elementy, których nigdy nie miałem, plus to śmigiełko. One się co prawda pojawiało już gdzieś w minifigurkach chociażby, ale wiecie, ja ich jeszcze nie miałem. Plus te elementy nadrukowe, no super. W Goombie minimalnie gorzej, bo co prawda tutaj mamy tak naprawdę unikatowy coś, czego nie miałem, to tylko i wyłącznie spadochron. No ewentualnie te białe jeszcze od kwiatków, no to jest coś, co jest spoko, ale tu jest znacznie gorzej. Nie trafiłem dzisiaj nic, co tak naprawdę byłoby moim must have'em, więc zobaczę. No może coś jeszcze z czasem kupię. Zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem wszystkie trzy figurki póki co, które kupiłem, już u mnie widzieliście. Natomiast jeżeli nie widzieliście pierwszej serii, to was serdecznie teraz zapraszam na pierwszą serię, byście ją nadrobili i jeszcze raz serdecznie zapraszam was na Mario, bo tyle, co ja tam zostawiłem nerwów na tej grze, to aż się ten Mario przewrócił. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach, czy tu, czy na kanale gamingowym. Bye! See you later.